Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie wzbogaciło swoją kolekcję o cenne egzemplarze. Nowe eksponaty to prawdziwe białe kruki. Wartościowym dopełnieniem zbiorów są trzy starodruki pochodzące z XVI wieku. Statuty Królestwa Polskiego ułożone w porządku alfabetycznym, wydane po raz pierwszy w 1570 roku Jana Herburta. Drugi starodruk to sześć najelegantszych komedii Publiusza Terencjusza, komediopisarza rzymskiego. Jest to wydanie bazylejskie z 1543 roku. Trzeci nabytek to podręcznik psalmów z 1532 roku Jana Compensisa, holenderskiego filozofa i teologa, który od 1534 roku był wykładowcą na Akademii Krakowskiej. Będzie się czym pochwalić, będzie, szanowni państwo, również możliwość zainteresowania osób odwiedzających tą instytucję muzealną po raz wtóry, tym, aby przyjechać, zobaczyć nowe eksponaty. To nie jest tego się naprawdę troszeczkę nazbierało. Jestem przekonany, że w naszej odpowiedzialności jest potrzeba gromadzenia tych wszystkich dzieł, tych wszystkich eksponatów dla przyszłych pokoleń. Taka też przyświeca i powinna przyświecać misja instytucjom kultury. Muzeum kupiło też trzy obrazy przedstawiające członków rodziny Jabłonowskich, dawnych właścicieli dóbr czarnoleskich. Kolekcje zbiorów wzbogacą portrety Józefa Aleksandra Jabłonowskiego, Teofili Jabłonowskiej-Sapiechy, a także Jadwigi z Jabłonowskich Lubomirskiej. Ten pan to jest Józef Aleksander Jabłonowski. Proszę państwa, to jest człowiek, bez którego być może byśmy tu dzisiaj nie siedzieli w Muzeum Jana Kochanowskiego, bo on to wymyślił. On to wymyślił w XVIII wieku, wielki miłośnik poezji Jana Kochanowskiego. Placówka zakupiła też miedzioryt Henryka Redlicha pod tytułem Unia Lubelska 1569 i mapę z około 1650 roku. Bardzo rzadkim okazem jest nabyta przez muzeum karta pergaminowa z zapisem tekstowo-nutowym z przełomu XV i XVI wieku.